wielką przyjemnością chciałbym zademonstrować model OMD M10 Mark II. Jest to model być może dla wielu osób skromny czy skromnie wyglądający. Jednak aparat ten jest o tyle ciekawy, że po pierwsze mieści się doskonale w skromnych budżetach, co jest nie bez znaczenia. Drugim elementem, tak mówię ogólnie o zewnętrzu tego aparatu, drugim istotnym elementem są jego naprawdę niewielkie gabaryty. Po wyłączeniu aparat mieści się praktycznie do kieszeni. Ale powiedzmy o wnętrzu, bo o ile z zewnątrz wygląda bardzo ciekawie, bardzo przyjemnie zaprojektowany, o tyle należałoby powiedzieć jeszcze o jego możliwościach fotograficznych. Być może wiele osób pamięta poprzedni model OMD M10. Ten model w stosunku do poprzedniego został zmodernizowany, wyposażony przede wszystkim w świetnie działającą stabilizację obrazu. Ona jest bardzo skuteczna. Przy okazji poprawiono algorytm tworzenia obrazu JPG i istotne zmiany ma dobrze wykonaną, dobrze zaprojektowaną ergonomię. Także nawet osoby o nieco większych dłoniach, chwytając ten aparat, świetnie sobie poradzi z jego obsługą. Oczywiście jest to aparat systemowy, czyli będący elementem całego systemu Micro 4 trzecie ze wszystkimi obiektywami, wszystkimi akcesoriami, jakie są do tego systemu dostępne. Z istotnych rzeczy matryca 16 milionów pikseli, oczywiście Micro 4 trzecie czy Micro 4 trzecie, ten rozmiar jest ten sam. Stabilizator pięcioosiowy, bo poprzedni model miał trzyosiowy, to jest pięcioosiowy stabilizator. Mówiąc o tym aparacie, należałoby również wspomnieć o możliwości filmowania, dlatego że wielu użytkowników, kupując aparat cyfrowy, także interesuje się filmowaniem. W przypadku tego modelu tutaj mamy też dobrze rozbudowane możliwości filmowania. Film w jakości Full HD, ale dodatkowo mamy możliwości techniczne polegające na tym, że możemy, dodatkowo jest tak, jest timecode, czyli coś, co jest potrzebne dla montażu, jest efekt spłaszczenia koloru, mamy możliwość zmiany klatkażu filmu. Także tutaj nawet zaawansowany użytkownik znajdzie możliwość wykonania filmu na stosunkowo wysokim poziomie. Także aparat również może pełnić funkcję kamery wideo. Jeśli chodzi o zasilanie i pamięć, aparat obsługuje wszystkie możliwe karty SD, czyli SD, SDHC, SDXC. Jeśli chodzi o zasilanie, tutaj czasami padają pytania, na jak długo starczy akumulator. Generalnie według specyfikacji zgodnej ze standardem CIPA powinien aparat wykonać 330 zdjęć, chociaż ta liczba jest różna, zależna od wielu czynników. Jeżeli zdjęć nie przeglądamy, nie kasujemy, nie sprawdzamy menu aparatu, ta liczba wykonanych zdjęć z jednego naładowania akumulatora będzie dużo większa. Natomiast może się zdarzyć tak, że przy intensywnym użytkowaniu lampy błyskowej, która też jest wbudowana w aparat, oczywiście ta liczba zdjęć wykonane z jednego naładowania akumulatora będzie niższa od przewidywanej. Ale co najmniej 300 zdjęć powinno dać się wykonać bez najmniejszego problemu.